Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Black Myth Wukong, na start którego zawalczymy sobie z pewnym ukrytym bossem, do którego dostęp dał mi ten bębenek, który zdobyłem za akolity Tygrysa. Tylko, że najpierw muszę sobie sprawdzić, gdzie on konkretnie się znajduje, tak więc lecimy. Bo go na jakiś shortcie zobaczyłem. Wiesz, muszę odwiedzić trzy lokacje. Dobra, mam pierwszą lokację. Grań, wejście do Jos i chyba tej, do Bezwichrza. To będzie to, tak myślę. Tak się domyślam mniej więcej po nazwie. Angielski oczywiście. Okej, nie mam pojęcia, jakie co ja zabiłem dwóch tych typa nawalając wyłącznie tego jednego grubcia, no ale masz jakieś wymierzenie. Się wrobać prosto z tego. Prosto w kupiarza. A, w ogóle, coś się zmieniło poza nagraniem. Mianowicie, kupiłem sobie pewną rzecz. Teraz bym się nie pomylił, co to było. Nie, czekaj, kupiłem. Nie, sorry, czekaj. Mam nową przemianę. Tą większą na spelu. Tu sobie ulepszyłem tego ducha do właśnie poziomu 5. Bardzo mi się podoba ten buffik. I myślę, że im bardziej będzie mógł upgrade'ować, tym no lepiej dla mnie. Jeśli chodzi właśnie o ten buff zdrowia. No, tam maksymalna mana też jest ok. No, ale bardziej mi interesuje właśnie ta jego umiejętność, czyli wzmocnienie ataku. Ale. Bo właśnie to jest odcinek taki trochę jeden po, ponieważ w trakcie walki, w trakcie nagrywania kolejnego odcinka okazało się, że no nagrać nagrałem, ale tylko i wyłącznie moje audio. Więc jeden odcinek poszedł się chędożyć. Trochę szkoda. Otóż zawalczyłem z takim ziomkiem w kamyku, który teraz jest merchantem. Zwalczyłem z nim potem, jak oddałem mu tą esencję kamienia, ten item z matki kamieni. No i z niego wypadła dla mnie kolejna transformacja, tylko nie jestem jej w stanie teraz tutaj wam chyba pokazać, chyba że w samodoskonaleniu będę to miał. Te postacie, mam na kogo? O, właśnie jest, człowiek w kamieniu. Gdy fortuna gaśnie, nie mów o dawnych radościach, w czasach szczęścia pamiętaj o wspomnieniach w mrokach, jedna myśl chciwości umysłu zaciemnia, każdy krok w gniewie wiąże, mądrość zaślepia. Okay. No i tutaj mamy tego Dogeła, którego wam nie pokazałem w poprzednim odcinku. Pies Ksu. Bez boskich sztuk, bez medytacji transu, z wachlarzem w dłoni pielęgnuje taniec swej babki w balansu. Szczere serce, lekarstwo, którego szuka, znudzone ludzkimi troskami i światowymi sztukami, które unika. Których unika, powinno być chyba, tak mi się wydaje. No, okej. Okay. Czemu to jest jakieś takie głośne? Czekajcie. Dobrze. Co jeszcze? Bo coś się jeszcze zmieniło. Tylko nie pamiętam teraz co właśnie. Dobra, najpierw zobaczmy te przeobrażenia.
Tu mamy to drugie przeobrażenie. To jest przeobrażenie w tego właśnie wilka. To jest przeobrażenie w, takie, w tego takiego wielkiego kamienia, z którym mogę zobaczyć zaraz obok tej kapliczki, przy której się z nami przywitałem. Przetestowałem go i... no... totalnie mi się on nie podoba. Lazurowy pył. Tak. Ty nie, nawet nie, bo to jest ten jeszcze inny. To jest ten, co tak szarżuje. Nie podoba mi się jakoś mega bardzo ten... ten pył, ta przemiana jest jakaś mega dobra. Co ja zmieniłem? A, poznałem się do farmie, ulepszyłem sobie unieruchomienie na maksimum. Tutaj chyba się nic nie zmieniło, a w fundamentach mam sztuki walki na maksimum też rozwinięte. Także teraz pozostaje mi zebrać 3 iskierki i ulepszyć sobie wytrzymałość do końca, a potem lecieć tutaj jakoś przetrwanie w jakieś pomniejsze rzeczy. No albo ponownie rozwijać postawę uderzenia. No ale... tutaj najwyżej 2 punkty w to, chyba że potem tutaj jakoś będę jakoś to próbował iść, no ale... no nie, no bo to jest cało doskonałe, uniknie niezrozumiałych punktów koncentracji, no ale ja w sumie jak już używam tego za koncentrację odbicia, no to bardziej po to, żeby z tego napitego w trakcie pojedynku potyczki po prostu sobie to zrobić, no. W żadnym innym wypadku, bo dla mnie to jest potem bardzo drastyczne po prostu. Przyjmijcie się. Dobra, czekaj, nie w tą stronę, ale bo tutaj podszedłem, to bardzo skuto. Jakieś nasiona chyba też zebrałem po zebraniu którejś rośliny, tylko teraz nie pamiętam, które, więc to pokażę wam konkretnie. No. Dobra, golne znasz. Dosyć. Zrób się właśnie zamotał w przejściu. Kurczę było. A może to było tam właśnie? Na tym moście, a nie tutaj. No, to może być tam, dobra. Żeby nie walczyć ze wszystkimi typiarzami tam na dole, to się cofnijmy w tą drugą stronę. Uuu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 
zmienię sobie trochę setup kompa, całego ustawienia i tak dalej, więc no, z tym może być różnie, więc wolę sobie tak sprawdzić. Wow! Co to było? Czemu mi tak nagle się to obróciło? Halo? Ja tu niczego nie zmieniałem. Okej. Okay. Był jeszcze jeden, no ale chyba już sobie wypuścił. O, tak! Tak, to jest tu. I'm here, little monkey. Let me hear my rattle drum. Where what? Is my pa? Did you see him? I was scared. They were all around me. They told me half the people from the village and fed them to a dragon. That's a lie. That's not my pa. Ja myślałem, że to jest tylko podejść do trzech miejsc i tyle. Co? I odwrócę walkę z bossem, no proszę. To jeszcze jakiś pomniejszy kawałek lore się wyjdzie. Dobra, zobaczmy, gdzie jest drugie miejsce. Valley of Despair, czyli na polski Dolina Rozpaczy. Valley of Despair. Kurde, gdzie to się może... Co to będzie?
To nie będzie ten? To pierwsza ta walka z tymi szczurami? Tak, dokładnie. Dobra, i zobaczmy, gdzie to muszę iść. Przechodzę przez... Okej. Czyli muszę przez tą bramę, co ją otworzyłem, a to oczywiście obsługuję tutaj. Przez tą bramę przechodzę na dół i... Muszę skręcić w prawo, zaraz przed mostem. Okej. Tutaj... Jest most? Okej, tutaj muszę skręcić. Spoko. No ale oczywiście dalej są typiarze. Mam numer jeden, więc z nim się trzeba uporać. On nie przeszkadza. To jest świetny wybór na plecy. Zrzucić ty po prostu w przepaść. Pchnięcie. Przecież proszę. Okej. Ale już trzem wypiarza. Dobra, za chwilę posłuchamy. Tylko czy najpierw, czy ktoś chce mnie jeszcze napierdalać? To pewnie też. Pewnie. Tak, dobra. Już się nauczyłem powoli rozpoznawać, jak wygląda... Jak to wygląda, kiedy to jest zwykły przeciwnik, nie mogę tak rozpoznać, że to jest światek, a kiedy to jest król. No widzicie, kiedy to jest... O, ty, to jest skrzynka? Oddaję mi... Że ty... Serio? Dobra, Ferena, to nie było mnie tu wcześniej, no tak miałem to znaleźć. Ze środku? Rdzenie ogłej trochę woli. Dobra. Może być... Coś tu się jeszcze kryje? Jakiś wróg? Ja? Ale kontynuując, to... Te mimikowate roślinki... jeśli... Jest to właśnie taka... Jeśli to jest przeciwnik, no to widać, że unosi się z niego taki... Taka mgiełka niebieska, powiedzmy. I potem widać, że to jest właśnie wróg, a nie roślina. Czemu to do ucha sobie wsadza? Pa told me, when the dust stops, my cough ends. I know you're not from round here. Don't frown like that. Our village is fun. I know an old man in the stone, and a piggy who steals all the drinks. And at the bottom of that well, that's a secret. Gdzie jest jeszcze lokacja? O kurde, i to jest tam, gdzie był ten koń! Skubany! Ej, i powiedzcie mi, jak ktoś miałby to znaleźć tak po prostu? Żeby pomijam fakt, że ktoś mógł po prostu tego... O, a nie, dobra, nie, okej, okay, dobra. Widzę, że jednak ten... To się unosi tak czy siak, czyli jednak... Ta moja teoria poszła się właśnie chędożyć, czyli jest to poznawanie wrogów. Czyli dalej muszę znać tylko na szczęście, albo wyczaić inny sposób na... Poznawanie ich. Ale patrzcie, gdzie tam, gdzie był ten koń i gdzie był ten taki dupny wąż, to jakoś tam nazywał wąż ziemi, jakoś tak, to tam kurde jest ostatnie to miejsce do użycia tego bębenka. O, plus jest taki, że nie będzie tam wroga, nie? Ale teraz takie moje szczere pytanie. Powiedzcie mi, kto miałby tego magii znaleźć? Bez jakiejkolwiek pomocy. Co
graniczy z jakimś cudem, mi się wydaje. Muszę znaleźć na pasy. Chyba ktoś bardzo lubi całować ściany, nawet po zdobywaniu nowych rzeczy. Dobra, to się mogę hitnąć trochę za koncentrację. Come on, musiałem zanim się skończył, ale jak się zrobiłem. Sama walka natomiast nie trwała długo, więc lecimy. I niech zgadnę, to będzie pewnie tutaj, na tym samym kancie. Dokładnie, a patrzcie, coś tak czułem, że bez powodu to tak nie jest zostawione. So long. I hope his wounds have healed too. Come down and play with us. Ta, to w ogóle nie wygląda jak pułapka, co nie? Jolo. No i z czym przyjdzie mi walczyć? Ja tylko wiem, że jest tutaj jakiś ukryty boss. Że jest to też jakiś tygrys, ale nie do końca wiem, co to jest. Mutt! And he dares bear our father's title under that yellow wing, why? Brother or not, I will have my vengeance. Szalony tygrys. Okay. The kid's dad ran off. But now you've shown up to be eaten! Okay, I'll keep that move. Whoa! Okay, take a shit. This one is pretty fine. To myślę, mogę jeszcze skraftić. Tego niekoniecznie, więc to wykorzystajmy tylko ten jeden. Oprócz tego, Jak
even in the end! Bracie, ich ojciec wszystkich spotkali na swojej drodze. To gryzie rodzina. Bracia, ich ojciec? A, rozumiem, że ten powiedzmy z przeszłości, bo się okazało, że to coś się działo w Królestwie Sahali, to jest przeszłość. Intrygujące. Okej, okay, czyli jeden z przeszłości, ten i rozumiem ten straszny tygrysi, którego pokonałem w którymś odcinku. No i proszę, czegoś strzegł. To nie jest tylko walka z bossem, mamy też nagrodę. Oczywiście osobną nagrodą jest w ogóle jego duch. O, jakaś nowa animacja! To musi być coś naprawdę niezłego, skoro jest osobna animacja do otwarcia tej skrzyni. Co ja ogarnąłem? Tykwa Bożego Dopustu! O kurde! Nowa tykwa? Dobra, tego ducha obczajmy. Szalony tygrys. Umiarkowanie zwiększa atak, ale ogromnie obniża maksymalne zdrowie. Okej. Okay. Przynajmniej postać szalonego tygrysa ryknie z przerażającą potęgą, by wstrząsnąć otaczającymi cię wrogami i zadać obrażenia obszarowe przed sobą. Jak to wygląda? Aha. Czyli dla takiego pitu-pitu ataku mam dostać plus 7 do ataku i prawie minus 11 tyle razy zdrowia. Kto by to brał? Przecież to jest useless! To nie bez sensu jest ten duch. Dobra, ale jakoś tego ducha już nie potrzebuję, to wróćmy sobie do tego. Daoisty. Co jeszcze mam tutaj odblokowane? A, tak, tykwa. Zobaczmy. Dobra, widzę, napój jest taki sam. Ale mamy tykwę uzdrowienia bez niczego i tykwę Bożego Dopustu z jakimś efektem. Regeneracja zdrowia jest zmniejszona o połowę, ale przez krótki czas po użyciu tykwy zwiększa się wskaźnik ataku. Nie takie złe, no tylko że właśnie minus jest taki, że tu mam 6 użyć, a tu mam aż 5. Wróć, tu mam 5, a tu jest 6. No chyba, że to też mogę ulepszać. W każdej łasce kryje się kropla zguby. Coś w tym może być. No i proszę, wodzowie Jaogwaj 13. Jeden król mi gdzieś jeszcze został. Bo rozumiem, osobnym królem jest ten final boss, którego mam zabić. A gdzie jest kolejny? Kogo tu ominąłem jeszcze? Żółty wiatr nawiedza kraj, bracia w bój się rwą, ojca zemsta niespełniona, w studni życia mkną. Ryk przez górską przełęcz niesie serce, co udaje, czyny zawsze niedokończone, marzenia i życie wstaje. Okej, okay, też widzę, to wymagałoby chyba dogładniejszego tłumaczenia. Lubię ogła, jeszcze mam dwóch. No i mówię, jeden to jest na pewno ten final boss. Zakładam, że ten pod Fubanem to jest właśnie final boss tego chaptera. A kto jest między strażnikiem a Longiem? Jakby ja już chciałem iść teraz po tego, nie? Po finałowego bossa, no bo jakby ja już tutaj nie mam nic więcej do roboty. Chciałem pokonać tego, no i iść po koniec gry, no ale kurde, kurde to jeszcze mam. Gdzie? To jest też dobre pytanie. O ty! Jezu, wiem! Boże, przypomniałem sobie teraz, co jeszcze się zmieniło. Nie to, nie to. Czekaj. Gdzie to jest? To jest tu? Tak, ale mogę od razu przejść tutaj, będzie bliżej. Okej, dobra, pamiętam! To jest ta osobna rzecz. Bo jak właśnie po poprzednim odcinku zebrałem też te pozostałe oczy z tych posążków Buddy. Czyli to jest pewnie ten ostatni boss.
I ostatni król Jaogwai. Ta sterta kamieni, którą mogę tutaj odtegować. No ciekawe, z czym przyjdzie nam zawalczyć. Znaczy w sumie inaczej. Z czym przyjdzie zawalczyć to jedno. Ale jaka będzie nagroda? Drugie. Proszę bardzo, dostarczamy te 6 oczu. Źle to przeczytałem, no to przepraszam, ale... Jest to dużo bardziej podobne. Ale nie będę mi się od razu. To nie. Come on! Teraz mi ścinasz, gro! No czemu? Co ja ci zrobiłem, że mi ścinasz? I żeby nie było, to się nie liczy. To się nie liczy jako przegrana walka. No, więc jeszcze raz muszę go w ogóle podnieść. Ale okej, tutaj. Coś jest to. A nie, patrzcie, a to jest ciekawe. Niby go nie podniosłem, ale zaliczyło mi się już spotkanie go jakby. No to jest trochę dziwne. Dobra, nie, to w trakcie walki pora. Może on teraz sam stanie. No ale raczej nie. To uderzę? No, to nie mogę. Ślizgam się obok niego od razu. Nie. Już znamy. Gro, please, nie ten. Nie ścinaj teraz bez swoje. Okej, tu fuksy mnie nie trafiło w ogóle. Ale ponownie... Dekok... Sobie tak jeszcze z poziomu ekwipunku sobie wziąć. Tego dużo nie mogę zrobić, więc to sobie wolę zostawić. Wzmacniające? Też można wziąć, nie. Zajebać, zmordowałem wszystkie lekarstwa, no bo ja. Dobra, to jest podejście. Trzecie, jeśli nie dobrze liczę. Trzecie albo czwarte. Czwarte na pewno jest to ogółem podejście, ale trzecie. O, a nie, dobra, przepraszam, nie potrafię się wyjść. Lubię nie jest. Ale nie ma racji, wyobraźnie. Ryzykuję, że tam zrobię, no ale kurde... Dobra, jest po nim. Proszę bardzo.
za twoje... za tę walkę. Kamienne serce, mamy materiał kolejny, spoko. Rdzeń umysłu, pięknie. Nis... Blisko uczucia, kolejny ważny przedmiot. Czekaj, czy to jest kolejny przedmiot z kategorii masz, ale chuja, chuj wie co z tym zrobić. Kostur broń. Kostur brązowej chmury. Nie, to mam. Kamienny kostur chmury. Brakuje mi tylko woli. Atak jest mniejszy o 10 punktów. Ale obronę podbija, więc ja jestem w stanie te 10 punktów sobie za to chętnie poświęcę. Że nawet powiem. Ten kostur splecionego longa to trochę taki... Spory buff, nie powiem, jeśli chodzi o tę postawę filaru. No ale też kurde, no... To jest ten minus, bo jakby... Szkoda, że to ma tylko i wyłącznie atak większy. Gdybym miał atak i jeszcze coś, to wtedy miałbym trochę ciężej z wyborem, no ale tak o... 10 ataków za 30 obrony, no to dla mnie to jest jak najbardziej spoko ten, spoko podmianka. O, i jeszcze to zwiększa obrażenie od ładowanych silnych ciosów. Czy nawet, czyli też od tych ciosów za koncentrację, no to tym bardziej się to opłaca. Ale w sumie właśnie, czekaj, bo to jest kostur, który ja stworzę, ale to jest tak samo jak ten kostur brązowej chmury, to jest osobna rzecz. Ja tego nie mogę upgrade'ować potem. Czyli będę miał kostur splecionego longa tak czy siak gotowy, ale będę mógł zmienić na kostur... Kamienny kostur chmury... Czy co? Kamienny kostur w chmury? Jestem aż ciekaw, jaka jest oryginalna nazwa, nie? Bo mogę się założyć, że ktoś się na tłumaczeniu wyłożył. No dobra, 800 woli. Czy ja mam coś na sprzedaż, co by wydało mi tyle woli? No nie, niestety nie. No dobra, prędzej czy później się uda. Dobra, to lecimy sobie tak. W sumie, jeszcze czekaj, zanim pójdziemy, to zobaczmy sobie tutaj, na bagnach, czy jestem w stanie ulepszać tę drugą tykwę. Bo to jest bardzo ciekawe. W sensie, jeśli jestem w stanie, to ja bardzo chętnie mam upgrade. Nawet jeśli będę zmuszony do rozmnożenia tych pnączy. A jeśli nie, no to jednak chyba wrócę do tej tykwy domyślnej, no bo nie powiem jaki jest... Nawet fajny ten buff do damage'a na te ileś sekund, bo zakładam, że to trwa właśnie jakieś ileś tam sekund, a nie właśnie tak dłużej, typu jak te lekarstwa, to jednak no, wolę się leczyć za więcej niż za mnie. Cześć! Tykwy. Nie, mam tylko i wyłącznie ulepszania do tej tykwy domyślnej. A napoi nie ulepszę, bo nie mam robaka przebudzenia w winie. Ale wiecie co, jestem tak szczerze, jestem za tym, żeby jeśli zdobędę kolejnego robaka w winie, to żeby go pomnożyć. Ale nie na tyle, żeby od razu ulepszyć to wino pięcioletnie na maksymalny poziom, tylko żeby to ulepszyć na level wyżej, ale napar z jagnięciny też na level wyżej. Żeby, wiecie, zobaczyć, czy to będzie lepsze. Mnie to aż tak nie zaboli. Nikogo innego się nie da się. Drink. It can lead to successful fighting. Dobra, 800 woli, no... Być może final boss mi to da. Dobra. Nie powinienem teraz tego robić, ale... Okej, jak tam wytnę te kilka... Jak powycinam wszystkie te walki, które się zepsują, no to wtedy będę... Znaczy zepsują. To po prostu spierdolę i nie wygram, no to wtedy będzie na tyle, żeby... zobaczyć kolejnego chaptera, więc... Myślę, że jeszcze możemy w tym odcinku chapter drugi zakończyć. No bo nie powiem, jestem poniekąd też ciekaw, jak będzie wyglądał ten Yao Guai.
Dobra, mam jeden rdzeń, to za dużo sobie na to nie pozwolę, ale mogę sobie zwiększyć co nieco. Prawie sięgłem, no ale dobra. Jest, jest. Tam dalej nie ma co niszczyć. Ile ma woli? 5000. O, 10 punktu nowego. A tutaj właśnie ten materiał. Kamienne serce. Serce z kamienia, które należało niegdyś do kogoś, kto wyrzekł się wiary i uśmiercił bóstwo. Okej. I to skupisko uczucia. Emocja to dzieci niepewności zrodzone z dotyku doświadczenia. Tajemnice tego skarbu, niegdyś ukrywanego w głowie Buddy, trzeba dopiero rozwikłać. Okej, no i dziennik, czyli właśnie opis Shiganbanga. W morzu goryczy ostre wiatry niosą przypływ, tylko wybrani mogą dotrzeć na drugi brzeg. Zapach mokrej ziemi rozchodzi się szeroko, lecz bezpyłowe jest królestwo, gdzie Buddowie mieszkają. Okej, nie mam bladego pojęcia, jak to rozumieć. Pytanie, czy to dobrze, czy źle? Mine eyes doth see the Tao from the confines of my abode. Greeting, brave one. Dobra, spójrzmy sobie tutaj. Najpierw te 5 dekoktów, żeby mieć też znowu. Kierunki wzmocnienia. No, tego nie zrobię, no ale też rzadko tego używam, więc nie zostanie. Tutaj potrzebuję też tego krzywa z głową węża. Chociaż... A nie, dobra, bo to zwiększy szansę na kryta, to zwiększy ogólnie damage. Dobra, pytanie, o ile to zwiększa te szanse? Jak jakoś mega dużo, no to może to... No też pytanie, czy jak ja łyknę to i łyknę to, to czy te efekty się kumulują, czy one się nawzajem kasują? No bo jeśli tak, no to zmarnowałem jedną taką, jedną granulkę wzmocnienia. Zrzęszenie mogę zrobić jeszcze, mogę zrobić tutaj jedną sztuczkę. Tutaj brakuje. Tego nie używałem, tego nie używałem. Tutaj też nie. Dobra, no na razie nie będę wykorzystywał. Czyli mogę z tego nie wychodzić nawet. Okej, okay, za jeden punkt to mogę sobie albo podbić obronę, albo odporność, albo mogę regenerację wytrzymałości jeszcze podbić. Szczerze? Jeszcze raz poproszę o tę regenerację. Uncover the secrets of sky and earth and back without to craft ill. Plus 3 punkty do regeneracji. Mam 62 tempa odzyskiwania. W teorii jakbym w sumie usunął totalnie tempo regeneracji wytrzymałości, to byłbym w stanie podbić jeszcze... Jest ile? 1, to mam 4, to byłem w stanie te manę i wytrzymałość podbić o 2, oj, po 1 punkcie jeszcze na każdym. Albo 1 za 2 punkty, nie? No ale jednak wolę to sobie odpuścić. Od niego wykupiłem wszystko, co mogłem. Na razie zbieramy 800, żeby zrobić ten nowy kostur, no ale to później. Teraz lecimy zawalczyć z bossem. Dzisiaj mogę wejść tam po prostu? Tak, da się. Czyli mogłem tutaj, nawet nie musiałem w ogóle skoczyć tam do piwnicy, mogłem nas stąd tam przejść. Tak. Tutaj stamtąd zjeżdżam tu. Będzie przeciwny zjeżdżam. O, stamtąd się zjeżdża chyba. Tu jest to przejście normalne. To jest przejście do tej piwnicy tam. Ciągle. Ale nie, my idziemy prosto w tornado do bossa. Zobaczymy, za którym podejściem go zabiję. Besides every sage, a villain resides. Beneath every mountain, an abyss lies. Where disparities persist, bloodbaths may arise. I cannot escape, and Lord
Co jest? To jest ten typ? To jest ten typ z Sahary? Mordo, myśmy mieli być fuchami! Powiedz mi, że jest tego podobny do niego Jaguła, jeśli nie tylko jeden sam. Your foul disciple has bested the monkey once again. Open your eyes and behold! Dobra? Coś nie jest tam jakkolwiek w ogóle. How dare you come back? Why do you have to come back? Co zrobiłem u nich? Co? Jak ten drugi atak nie wszedł? Dzień dobry, moi koledzy. No chyba se kpisz. Czy on do mnie rzucił ten... Co tego szuka? To my się zabiliśmy? Będzie bomba. Uwia, nie zrobisz takiego zabił. Bo faktycznie tak naprawdę go właśnie przyznał. You even took your master's heed. Just for a short reign over this barren valley. What? Okay, teraz nie będę tak zdziwiony. Ej, duży jesteś. Teraz popytyna w sumie pasuje. Rozmiarowo. Rozumiem regenerację jak u Wolverina, błyskawiczna. Amitabha. I am Bodhisattva Lingji of New Mount Sumeru. O kurde, to ty! The warden of this rat. Ciekawe. After the great sage's passing, his six senses were scattered across the mortal realm. This thieving rat chanced upon one of them, yet hindered by his meager might, he could not absorb its power. Thus he schemed with wicked intent, a victim of his deceit. I had my hand taken by him. The sense requires such a grand container to release its power. I should bear the blame for his reign of havoc upon this ridge again. The
Through your valor and sagacity, order has been restored. You are the sole worthy one to keep it. Please, keep it secure in my stead. Co to jest? Wygląda jak gwizdek. Albo sobie gwizdek, taki instrument zrobiony z jakiegoś owocu. O! Ciekawe. Było takie animacje wcześniej. Ty, widzieliście mu ten bębenek? Wiesz, w sumie to jest taka powszechna sprawa. Men, beasts, Buddhas, Yaoguais. Each of them bears a distinct root from birth, superior and inferior. None should disturb what's decided. Am I right, Sun Wukong? With the wind and sand you've endured here, did you reach the forgotten kingdom at the end of the land? Did you find the clash of stones and the fall of Tiger's acolyte? If you shut your ears and heed only your inner murmur, I fear the more you yearn for flawless endings, the further you'll stray from the path. Rats and cats. Neither grasped their destiny, and yet neither admitted it. Listen closely, young one. Their complaints ride upon the wind. Jakby obejrzałem to... bolące... To są uszy?
What? Tak, level. I trochę woli. Agat Wiatr Samadhi. Agat, w którym zaklęta jest moc Wiatr Samadhi. Można go wykorzystać do wytwarzania broni. 5 sztuk jedwabiu. 2 liście z zimnego żelaza. 2 rdzenie ogła. 1 rafinowany żelazny piasek. I 1 rdzenie umysłu. Takie głupie za tego bossa dostaliśmy. Zobaczmy, czy mogę coś się dowiedzieć dodatkowego. Gdzie? A czekaj, nie muszę przybliżyć po prostu bardziej. Dokładnie. Zobaczmy, tam były dwie rzeczy, tu jest trzecia. Dobra, ale jakby o chuj chodziło z tą animacją? Jakby my widzieliśmy, zakładam, że że i ja, i wy widzieliśmy dokładnie tę samą animację. Wytłumacz mi ktoś w komentarzach, ktoś się na niej odjebał, bo jakby ja totalnie kurwa nie skumałem, o co chodzi. W sensie, co tak by było? Gościu zastał i miał jakby takie... Może nie zew przeznaczenia, tylko takie wejrzenie w alternatywną linię czasu? W trakcie tego snu? Co by było gdyby? Się okazało, że ten... No powiedzmy, że lis... Jakby ta na końcu babka się tak jakby wilka zmieniła, no ale jakby... Ja zostanę przy tym, że to był lis śnieżny, tam lis... No tak, lis śnieżny. Fenek ewentualnie, o. Przecież nie, czekaj, Fenek to jest przeciwko klimacie, ale wiecie, o co chodzi. To, że on by się okazał jakimś bóstwem, ewentualnie zmienokształtnym człowiekiem. Czy tam zmienokształtną kobietą. I założył z nim rodzinę. Żyli sobie, żyli. I jakby, nie wiem, co tam było na końcu. W sensie, czy to ten sam typ, który tak padł na glebę, bo jeśli tak... To zakładam, że to wyglądało, ta babka, ta jego żona, zabiła jego syna z rodziny tego jego syna. Po czym spojrzała na niego, miała się już rzucić i nagle się gościu obudził. Ale jakby o chuj chodzi? Ja to dalej nie skumam, o co z tym chodzi? Poważnie, co to było, jakaś alternatywna linia czasu? Bo to jest jedyne, co mi pasuje. Spared him, punished him, avoided him, eluded him. Master's grace taught, disciples' plot sought. His golden long staff meant nothing once mortal compassions took root. Bodhisattvas too could fall in this way. Coś jeszcze? To aż 3 są. 4 nawet! Okej. Okay. Dobra, po kolei. Jak jest to? No wind wrought such destruction here. The Samadhi wind brought only malice here. Vajras and Arhats before the yellow wind shivered. Mounts of Bodhisattvas, a lion scion and an elephant white in fear quivered. A wicked Yaoguai of fierce might followed a discerning master. It was his blessing, but also became his curse. Okay, czyli to jest ten nasz boss, z którym walczyli, ten mędrzec i jednocześnie ten ziomek, któremu pomogliśmy zabić Fubana. To rozumiem, jest ten Jig, z którym walczyliśmy, ten pan w żółtych szatach. Tu jest ten jego wiatr Samadhi. Tutaj zakładam, jesteśmy my, którzy, aby wędrowali Wukong, który... Powstrzymuje ten wiatr. They could have put their belief in anything, yet they chose a Yaoguai. Those who deny the rules must suffer the wrath. On a white deer or a green bull, the celestial courtiers mount. On a cyan lion or a white elephant, the bodhisattvas ride. This great beetle, too, could be someone's mount. Aha, czyli tak naprawdę on ten. On najpierw przejął tego.
Czyli zakładałem sobie też, że właśnie ten wierzchowiec, ten Fuban, ten żuk, był jeźdźcem, na przykład był wierzchowcem tego bodhisattwy, to czy najpierw ten szczur chciał przejąć tego żuka, a potem dzięki temu żukowi, uciął łepetynę temu bodhisattwie? Czy to już taka trochę moja nadinterpretacja? They say Yagua is prey on men, yet men prey on men too, only more ruthlessly. A fair trade in that tiny well? How does it differ from the trades out in the world? Dobra, pytanie. Zobaczmy jeszcze ekwipunek. Właśnie tutaj. Bolące uszy. Poznaj znaczenie nawet najmniejszego odgłosu. Śmiałe przedsięwzięcie spełniają tak dumę, jak i odporność do władzy losu. Echo przeszłości można znaleźć tam, gdzie utrzymuje się karma. Zamieniony w słuch nieznacznie wydłuża czas trwania efektu niezwyciężoności pierwszego ruchu ze wszystkich kombinacji rozmaitości. Brzmi znajomo, zawęża okno odbicia osłony mocne jak głaz, ale z chwilą odbicie przywraca połowę kosztu many zaklęcia. I zwiększa atak po doskonałym uniku. To mi się bardzo podoba. Ładne combo to jest właśnie z tym tym. Tu mamy kostur szczurzego mędrca, szansa na krytykę plus 7%, potrzebuje tego agatu, 27 tysięcy woli, 4 dodatkowo żelazne rafinowane piaski, 4 ruch między wielkiego ataku i wymachiwania kosturem w ruchu może wzbudzić wir piasku, który zwiększa zasięg ataku i zadawane obrażenia. To fajna rzecz. I atak tylko 4 punkty mniejszy. Kurde, to nie jest takie złe. Wreszcie powiedział, że jest minimalnie lepsze od tego kostura longa. Bo atak mnie, ten mniejszy atak mnie aż tak nie zaboli, a mam jeszcze szansę na kryta zwiększoną. Plus mam ten efekt, że mogę tornado wytworzyć. W trakcie. No niestety zaboli mnie ponownie, jak będę chciał zaś stworzyć to, no bo wiadomo. Będę musiał zaś wydać na to 27 tysięcy woli, no ale kto wie, może do tego czasu blokuje coś jeszcze silniejszego. No i teraz będę musiał sobie stegować, czy chcę kostur szczurzego mędrca pozbierać wolę, czy może będę chciał jednak stworzyć ten kostur, ten drugi unikalny. Co? Ten agat. A propos tego rogu, też to sprawdziłem, to jest też faktycznie do broni potrzebne, ale jest to do broni w nowej grze plus potrzebne, ponieważ w zwykłej grze zdobywamy tylko 2 takie rogi od 2 bossów. Jeden od tego żuka, drugi od jakiegoś bossa, który gdzieś chyba w 3 chapterze jest do zabicia. Nie wiem, jaki to boss, wiem tylko, że jest w chapterze 3 albo w 4. No, dalej niż w 2. Tyle wiem na pewno. Czy to jest te? Nie, to jest to wolne plącze. Tak więc, szczerze, ja jestem chętny na to, żeby sobie rozmnożyć to, te 2 kolejne. Żeby wam na jednym przejściu pokazać właśnie wszystkie te bronie. No, tak mówię z góry, nie zdziwcie się, jak kiedyś zobaczyć tutaj nie jeden, a 3 takie rogi, żeby właśnie na akcję po bossie mieć już gotową, no bynajmniej tę rzecz na właśnie broń. Bo niestety, ale chyba dopiero jak będę miał 4 takie rogi, to mi się wtedy pokażą składniki potrzebne na stworzenie tej broni. Ale kto wie, może do tamtego czasu już będziemy mieli to wszystkie. Jeszcze ten mędrzec żółtego wiatru. Niekończące się żółte wiatry piaski daleko sięgają. W krainie niegdyś obfitej domów już nie mają. Pół błaj, pół nieśmiertelny, kto może rozstrzygnąć? Złodziej czy mędrzec? Czemu miałby się przejmować? Szczerze jakby było, czy powinien się przejąć? Jakoś lepiej by to było. Nie dość, że jest Rym, to jeszcze nawet tak fajnie to
Nawet tak fajnie by to pasowało. Dobra, następny chapter w takim razie. Rozdział trzeci. Biały śnieg i zimny... Wróć, przecinek zimny lód. Ten. To jest ten duszek chyba. To się wydaje. Pokażmy go jeszcze raz. A nie, to jednak nie, ale podobno. Nie powiem. Aha, a my tutaj skąd? Jakby to nie jest żart, serio, skąd myś przyjdzie? Stary, coś ci nie pykło chyba. Wspierający mnich. Siła nieużyta, bez miejsca swego, podnosząc kamienie, zadanie złego. Oczy jasne, lecz w mgle zagubione, puste spojrzenie w labiryncie swego. Dobra, to ostatnie zdanie jest totalnie bez sensu. No, kapliczka jest raczej gdzieś da. Dobra. Już się przeraziłem, ale na szczęście nie. To nie było to, co... To, co myślałem, że jest. I jak widzę, też nie widać tego ziombla, co się w posążek zamienił. Dobra, jak daleko jest do kapliczki? To mnie trochę ciekawi. Okej, ładnie. Niebieski topesz. Żelazny oszczep w dłoni dzierżył, w prostym stroju pokornie się mierzył. Głębokie lasy, świat biały jak śnieg. Idealne łowisko w zasięgu jego brzeg. No i to ładnie wytłumaczone. To jest ten Nefet chyba, nie? Jęczkę tutaj. Blisko, Nefetowy lotus. Nefry tutaj jeszcze nie zgarnąłem tutaj. O, liście z zimnego żelaza i trzy niewielkie kawałki złota. Nie spoko. Zobaczmy, czy jest może kapliczka tak zaraz na wejściu? Wyjściu, znaczy się... Powiem, nie obraziłbym się, nie? Ma ścieżka. Oj, dobra, już widzę ten efekt wiatrzanego kapliczki i sama kapliczka też się tutaj znajduje. Więc, dobrze, są formy kadzidło. Mamy pancerz.
mundur barwy ochry, szalejąca burza piaskowa, wabik i kopie są spowite żółtym wiatrem, co zapewnia im znaczną redukcję obrażeń. Proszę, proszę. Ja mam lisi kapelusz owada za tą koncentrację. No, tutaj mamy, kurde, lepszą rzecz. I mnie stać na to chyba. No, nie stać mi na całość oczywiście, bo to wymaga o wiele więcej woli. Ale na większą część tak. Kurde, no, obrona lepsza. O, i odporność na mróz. Dobra, to się na pewno przyda. Dobra, to weźmy sobie tutaj najpierw z tego, bo to ma efekt nasz sobie. Efektu nie ma, ale i tak wezmę najpierw to. 600 woli, czy ja naspukam sobie 600 woli z sprzedaży? No, nie bardzo, tylko 400. Dobra, zobaczymy w kolejnym tym, czy tutaj można naszą szybko iskierkę do czegoś przydzielić. Właśnie do czego, kurde? I tutaj? Tak, to się na pewno przyda. Okej. Doskonalenie duchów. Akolita tygrysa. No, co, tych, co mogłem ze sobą wolę upgrade'ować, to upgrade'nąłem, no. No, poza tym, bo tego jeszcze nie mogę. Znaczy, tego jeszcze nie ulepszyłem, no, ale poza tym, to nie ma tutaj nic więcej do robienia. Ale wypadałoby też, myślę, jakiegoś innego jeszcze tego ulepszyć. Szczerze, na samej tej pasywki, to bym tego wilka ziemi miał, no, bo to jest naprawdę fajna rzecz. Tutaj ten epicki, ten, który buffuje mi atak i zwiększa manę, ogólnie, bardzo fajny. Ale ten też jest naprawdę okej. Więc myślę, czy też by go nie ulepszyć, tylko wiadomo, żeby go ulepszyć, to potrzebuje woli. Żeby mieć wolę, potrzebuje nastawiać przeciwników, albo, czyli po prostu muszę się walić. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No dobra, ode mnie, póki co, to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Black Myth: Wukong, którym, no, co nieco, mam nadzieję, zwiedzimy tej lokacji. No, na pewno pójdziemy tam, bo tam jest otwarta ścieżka i pewnie będą też wrogowie. Do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć!